Oddalę się, kochani, trochę, żebyście widzieli wszystkie koniki. O, już. Dobra, zaczynamy. Cześć, kochani, witam Was w kolejnym odcinku na kanale KHT Dog. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam całą kolekcję moich kantarków. Ja wiem, że już był odcinek o moim sprzęcie, ale chciałabym Wam tak bardziej szczegółowo pokazać cały mój sprzęt. I dzisiaj się w tym odcinku skupimy na moich kantarkach dla hobby horsów. Więc bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania. Jeżeli filmik Wam się spodoba, to dajcie łapeczkę w górę, subskrypcję i lecimy. Okej, słuchajcie, pomyślałam, że w sumie jeszcze przy okazji pokażę Wam oczywiście uwiązy, więc jeszcze je sobie wyjmę i zaraz Wam powiem, na czym będzie polegało to pokazywanie. Okej, kochani, podzieliłam moje kantary na część najładniejsze i takie średnie, bo nie mam jakichś bardzo ulubionych, nie mam jakichś mało ulubionych, więc podzieliłam te kantary na takie dwie poszczególne części i zaczynamy pokazywanie. Uwiązów w sumie do kantarów nie wszystkich mam, więc będę Wam pokazywała je mniej więcej tak pasująco. To zaczynamy. Okej, pierwszym kantarkiem z serii najładniejsze jest taki kantarek, który kupiłam. To nie jest kantarek robiony przeze mnie, ja go kupiłam. Jest to taki kantarek z futerkiem i kryształkami. Jest, jak widzicie, trochę brudny już, bo używam dość często. I on ma taki ładny uwiązik, który też właśnie kupiłam dla mojego hobby horsa. Wtedy jeszcze miałam gwiazdlinę i na nim był ten kantarek, a potem był dla Wichra, jak przyjechał do mnie. Teraz w sumie najczęściej chodzi w nim Miśka i bardzo go lubię, ale wolę też ubierać swoje takie zrobione, więc ten jest git i często dosyć go używam i no, też powiem Wam na koniec, który jest mój ulubiony, więc dobra. Lecimy z kantarkiem następnym. Następny kantarek to jest taki szary kantarek z takimi misiami zielonymi. On jest ogólnie z takim tutaj, jak widzicie, takim filcem i jest bardzo ładny. Ja go sama robiłam, tutaj ma taki bardziej sznur, a tu ma taki zwykły pasek, więc jest dosyć taki ciekawy. I do tego zrobiłam też taki uwiąz, on jest biało-szary. I ogólnie kantar tak się prezentuje, może nie jest jakoś najładniejszy, ale jego mega, mega lubię, był też ze mną na zawodach i ogólnie jest mega git i go uwielbiam. Kolejny kantarek i tutaj wybaczycie, nie rozwinę uwiązu, bo, no, bo po prostu jest ładnie związany, że tak powiem. Kolejny kantarek to jest taki kantarek tęczowy. To jest taki inny trochę kantarek. On jest dosyć sztywny i ma takie kolory tęczowe. Z taśmy kupionej w Castoramie. Bez kółeczek, bo ta taśma jest za gruba, żeby dać kółeczka i no, jest dosyć moim zdaniem ładny i uwiąz mam też do niego. Tak, z taką dużą klamrą, jak widzicie. Więc no. On jest też mega ładny i go uwielbiam. Następny kantar, do którego w sumie pasuje ten uwiąz trochę, ale on też będzie do innego. Jest również z takimi zielonymi misiami. Tym razem nie na nachrapniku, tylko na tutaj paskach policzkowych. Na tamtym kantarku był i na nachrapniku, i na paskach policzkowych i jest również z futerkiem, on jest beżowo-różowy. Do niego jest taki fioletowo-biały uwiąz. Wiem, że to tak średnio pasuje, ale mi się nawet to połączenie, powiem Wam, podoba. Zresztą czasem też używam do różnych kantarów różnych uwiązów i on jest jeden z nowych, w sumie najnowszy, jaki mam do tej pory chyba. Chyba tak. I jest bardzo ładny, mi się mega podoba i jest ogólnie piękny. No zapomniałam jeszcze, że wszystkie te kantary robię sama, oprócz tego pierwszego, nie? To tak, ale mamy kolejny.
Ogólnie ten uwiąz to zrobiła moja koleżanka z kanału KHT Horsey, kanału Ani. Możecie wchodzić. I jest to taki bardzo ładny niebieski uwiąz. Patrzcie, jaki w ogóle długolaśny. Ja robię takie krótkie, on robi takie fajne, długolaśne. Często go też do ląży używam. Jak widzicie, to patrzcie. Mam kolejny kantar, to jest kantar Dark Moona tym razem. Tamte wszystkie to mniej więcej pasowały na wszystkie konie. No czasem te mniejsze na wichra już nie pasowały, ale mniej więcej na wszystkie. I tutaj na Dark Moona taki przerobiony, bo miałam inny. I przerobiłam z tego na taki ładny, kolorowy dla Dark Moona i Dark Moon go mega, 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 mega często ma. A w ogóle to teraz Hobby Horse są wszystkie bez kantaru, bo im założę dopiero po pokazywaniu. Więc taki przepiękny kantar i taki uwiąz przepiękny. I ostatni kantar z serii kantary najładniejsze, robiony przeze mnie, to jest mój w ogóle pierwszy kantar. Taśmy jeszcze. To jest taki kantar futerkowy i do niego też ten uwiąz pasuje bardziej niż do tamtego, ale do tamtego to nie mam, więc tak to wygląda. I patrzcie, on jest taki cały, w ogóle futrowy. To jest taki zimowy kantar. W ogóle będę musiała mieć taki jeszcze jeden, bo zimą się mega przydałem takie kantary, wbrew pozorom. Mam ten różowy, mam ten niebieski i zimą one się ładnie sprawują, tak przepięknie wyglądają. Ja w sumie najbardziej lubię ten kantar ubierać, jak jest chłodno na dworze, bo jakoś tak, wiecie, ta zima i te futerka mnie jakoś przekonują. Chociaż większość moich kantarów jest z futerkiem, ale go lubię ubierać zimą, kiedy jest chłodno i jest mega ładny i mi się mega podoba. I przechodzimy do pierwszego kantara. O, coś tu się wkradło, inny gościu, gościu. I znaleźli na odpoczynek. Przechodzimy do kolejnego, pierwszego kantara. Teraz może mi się już uda. Uwaga, uwaga. Przechodzimy do pierwszego kantara z serii takie se. I tak, pierwszym kantarem, ja wiem, że on jest ładny, ale jak widzicie, jest trochę zepsuty i ma taśmę, więc to do tej serii go skłoniło. Jest taki ładny kantar fioletowy i jego w sumie użyłam chyba najczęściej ze wszystkich kantarów z serii Takesa. I on jest bardzo letni, on mi się kojarzy mega z latem, mega z wiosną, jego często teraz zakładam. Zimą tak nie. Mega mi się kojarzy w ogóle z latem, on był dla wichra robiony typowo, ale też teraz pasuje na miśkę na... No, ale ryby na w sumie tak średnio, ale byłoby jeszcze git i do niego też ten uwiąz ładnie pasuje. Więc no, też go bardzo lubię, ale jest z serii takie se. Lecimy dalej. Chyba zauważyliście, że u mnie klonują kolory różowe i niebieskie. Tak. Kolejny kantar to taki niebieski kantar dla Dark Moona. On jest w ogóle trochę taki dziwny, bo nie, ten jest dziwny. Ten jest tutaj dziwny, bo on jest obrośnięty cały futrem i tutaj ma trochę za długi ten nachrapnik. Ale tak to jest git, bardzo ładny kantar. Do niego również ten uwiąz mega ładnie pasuje, no. Więc git. Mam tu kolejny kantar, do którego pasuje ten uwiąz od Ani. Jest to taki kantar podobny, tylko że on ma mniej futerka. Macie tutaj sobie porównanie, że ten ma futerko na potylicy, na chrapniku i paskach te policzkowych, a on ma tylko na potylicy i na chrapniku, więc no, taki kantarek. Ale on jest trochę ładniejszy, trochę go częściej zakładam, więc no, też jest fajny. I ostatni kantarek z moich wszystkich kantarków to jest taki różowy kantarek z futerkiem na potylicy i na chrapniku. On jest mega też ładny moim zdaniem. Trochę jest taki sebo, widzicie. To jest postrzępiony. Ale nie jest tak źle. To jest taki różowy kantarek. Z takim różowym uwiązem. Ten, który był z tego pierwszego kantara. Więc słuchajcie, tak wygląda kubka moich kantarów. I słuchajcie, powiem wam tak, trochę się zmieniło od ostatniego odcinka, bo tam inaczej trochę było, ale mam nadzieję, że wam się podobało. I że dacie łapkę w górę, zasubskrybujecie
I do zobaczenia w kolejnym odcinku. To na razie. To pa, pa! Dajcie łapki w górę i subskrypcję. Woo!